Chciałabym zacząć od Łukasza Wojtasika, który czytał moje pytania podobno kiedyś. I od tego, co przed chwilą też w szumach na sali było słychać. Chciałabym zapytać, czy wbrew temu, co pokazują badania, co pokazują opinie rodziców, czy na pewno naszym największym zagrożeniem w internecie jest ten mityczny pedofil i ta naga kobieta z pornografii, na którą trafiają dzieci? Trudno myślę, jest, mówiąc o zagrożeniach konkretnych, też wartościować, no bo te zagrożenia są różnicowane z jednej strony przez wagę problemu, przez możliwe konsekwencje, z drugiej strony przez skalę. Niewątpliwie, jeżeli mówimy o pedofilii, czyli takim problemie, który w ogóle jako pierwszy podjęliśmy w naszych działaniach już 11 lat temu, ale który w dalszym ciągu jest aktualny, to niewątpliwie jest to bardzo znaczący problem, dlatego że wiąże się z bardzo poważnym zagrożeniem. Natomiast szczęśliwie skala tego problemu jest stosunkowo, szczególnie na tle innych zagrożeń, o których dzisiaj była już mowa, jak choćby cyberprzemoc, znikoma. Tak więc jest to ważny problem w dalszym ciągu, ale z czasem tych problemów, tych zjawisk przybywa przez te lata. Mówimy również na tej konferencji, również mówimy o tym dzisiaj. To są problemy nadużywania internetu, problem niebezpiecznych czy szkodliwych treści od zawsze związany z internetem, problem przemocy rówieśniczej, wszystkie kwestie związane z prywatnością, które również w działaniach Polskiego Centrum Safer Internet podejmujemy od lat. To są też takie nowe zjawiska, które podejmujemy od jakiegoś czasu i może na nie bym zwrócił uwagę, one pewnie nie są najważniejsze, ale stosunkowo no, ostatnio o nich mówimy, ale nie zawsze mamy ich świadomość. W związku z kwestiami ochrony prywatności związanymi ze serwisami społecznościowymi warto jest zwrócić uwagę, bo zawsze zwracamy uwagę na dzieci, na młodzież, że tam jakoś są narażone poprzez swoje nieodpowiednie działania, ale musimy też zwrócić uwagę, że dorośli, rodzice, często powiem może nie my jako rodzice, ale rodzice narażają bezpieczeństwo swoich dzieci. My ten temat już od jakiegoś czasu adresujemy, mówiąc o dzieciach najmłodszych, o tym, że rodzice publikują zdjęcia dzieci nago, zdjęcia dzieci w jakiś sposób ośmieszające je, w jakichś krępujących sytuacjach. To jest też w ostatnim czasie bardzo aktualny temat, też podejmowany medialnie, takiego parental trollingu, tego właśnie ośmieszania swoich własnych dzieci w internecie, shamingu, czyli tego kompromitowania dzieci w sieci przez dorosłych. To jest bardzo, bardzo istotna rzecz oraz kwestia rzeczy najmłodszych, którą również podczas tej konferencji będziemy podejmować. Przeprowadziliśmy badania, które prezentować będziemy jutro na jednej z sesji równoległych, natomiast okazuje się, że dzieci korzystają faktycznie z internetu, z mediów mobilnych, tabletów, smartfonów już praktycznie od urodzenia. Okazuje się, że 43% dzieci, uchylę trochę rąbkę tajemnicy, korzysta z tabletów, smartfonów w wieku roku i dwóch lat. To rodzi szereg też zagrożeń i wyzwań. Przyjęło się stereotypowo uważać, że dzieci radzą sobie z internetem lepiej niż ich rodzice, a przynajmniej często rodzice mają taką wymówkę. I to jest moje pytanie do pana Martina Schmatzreida z Niemiec. Pan się zajmuje między innymi kontrolą rodzicielską. Co zrobić z takimi rodzicami, którzy mówią, ja się nie znam, on tam sobie klika, na pewno sobie poradzi, jak ja tam wejdę, to nic z tym nie zrobię. To nie jest mała grupa rodziców. Yeah, thank you. Dzięki za to pytanie. Szybkie wyjaśnienie. Moja organizacja jest organizacją europejską z Belgii. Stąd jakby wydawało się, że może jestem z Niemiec, chociaż tak naprawdę jestem tą unijną czy europejską organizacją. Tak, na pewno musimy być, zdawać sobie sprawę z tego, że są tacy rodzice, którzy naprawdę nie wiedzą, po prostu się nie znają na technologii, niewiele wiedzą, nie czują się komfortowo, tak samo jak są tacy, którzy nie czują się komfortowo z edukacją seksualną dzieci, także zawsze tacy rodzice będą, którzy będą nieco zagubieni w tych nowych technologiach, oczywiście.
I jeden ze sposobów, żeby właśnie, do, najlepszych sposobów, żeby do, z takimi dzieciakami nawiązać kontakt i żeby upewnić się, że no mają dostęp do informacji, jak sobie z internetem poradzić, to szkoła, jeżeli ich rodzice nie są w stanie im tego zapewnić. Dlatego po to jest system edukacji w ogóle, tak? Po to, żeby dać dzieciom z jakichś innych środowisk, z różnych środowisk, ze środowisk uboższych czy mniej wyedukowanych, żeby wszystkim tym dzieciakom dać równe szanse. Po to jest szkoła. Oczywiście szkoła nie zrobi wszystkiego i nigdy nie należy się poddawać i zostawiać samych sobie tych rodziców, którzy nie znają się na tej technologii. Musimy próbować gdzieś tam ich trochę podciągać w tej wiedzy technologicznej i dawać im informacje, co możemy zrobić. Na przykład praktyczne uwagi. Żeby wyjaśnić rodzicom, w jaki sposób ustawiać tę kontrolę rodzicielską, albo to, że różne urządzenia są ze sobą połączone, jest ta interoperacyjność i że warto, że trzeba to skonfigurować na różnych urządzeniach, tak? Oczywiście konfiguracja czasami zajmuje trochę czasu, tak? I trzeba z jednej strony, trzeba im to uświadomić. Że muszą ten czas poświęcić, zabrać dziecku na jakiś czas to urządzenie i tyle. Są też organizacje członkowskie, które należą do mojej organizacji, gdzie ludzie artykuły piszą właśnie i zamieszczają nie tylko na temat zdrowego jedzenia czy sportu, ale właśnie o cyfrowym rodzicielstwie. Także mamy u nas takie organizacje. Mamy też taką kampanię Delete Cyberbullying, czyli wykasuj cyberprzemoc. I stworzyliśmy taką aplikację z interaktywnym quizem na temat tego zjawiska cyberprzemocy. Są adresy i miejsca, gdzie się dzieciaki mogą zwrócić, jeśli tej przemocy doświadczają. I rodzice też tam mogą zaczerpnąć bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Czasami są organizowane po prostu takie wieczorki rodzicielskie w szkołach, więc to jest też takie trochę budowanie kontaktu, mostu między rodzicami a szkołą. Więc oczywiście... Moja odpowiedź jest taka. Zawsze będą rodzice, którzy się nie znają na technologii w ogóle, mają tą wiedzę mniejszą. Nie możemy się poddawać. Musimy im pomagać się kształcić. Musimy im dać odpowiednie środowisko, żeby ci rodzice się wyedukowali i żeby dzięki temu ich dzieci również były chronione. Chronić dzieci, ale też część dorosłych nie tylko przed pornografią czy pedofilią, ale też przed cyberprzemocą, przed mową nienawiści. Taką najłatwiejszą wydaje się blokowanie, zamykanie. Dziś w Polsce mamy bardzo gorącą dyskusję o uchodźcach. Największe serwisy informacyjne zdecydowały się zamknąć swoje fora internetowe, bo nie były w stanie poradzić sobie z tym, co piszą internauci w bardzo różnym wieku. Inne decydują się na premoderację, czyli zatwierdzanie komentarzy, które publikują internauci. I to jest moje pytanie do pana, pan Karl Hopfuth. Chciałabym, żeby pan powiedział, co pana zdaniem, czy to jest dobry pomysł, żeby... premoderować, żeby zamykać, czy może jednak edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Yes, it's the, pytanie za 64 miliony chyba, albo i za więcej. Ja sam pracuję z różnymi właśnie takimi helplinami, liniami pomocy ofiar cyberprzemocy. I mam nadzieję, że uda mi się właśnie takie szersze spojrzenie zaprezentować. Wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o technologię, tylko o pewne postawy i zachowania. I ja uświadomiłem sobie w swojej pracy, że jak coś zablokujemy, to ludzie znajdą inną drogę. Blokowanie zawsze powoduje do tego, że inne wejście, inna droga jest znajdowana. Jak mówimy o radykalizacji, o ekstremizmie w internecie, oczywiście trzeba uważać. Nie wolno zapewniać łatwego dostępu do tego, to jest jasne. Ale co więcej, jeśli po prostu tak sobie zablokujemy, powiemy, nie wolno, nie wchodzisz, zabronione, to wręcz dla niektórych młodych ludzi to się stanie jeszcze bardziej atrakcyjne. Podam konkretny przykład na szybko. Pracowałem parę miesięcy temu właśnie w pewnej szkole, była dziewczynka 15-letnia, ale w ogóle tam rozmawiałem z grupą, wielką grupą,
200 młodych osób i jedna właśnie dziewczynka 15-letnia wstała i mówi, ja specjalnie poszłam zobaczyć w internecie filmik, jak pilot jordański został, była egzekucja przez państwo islamskie tego pilota. Ona powiedziała, ja tam poszłam, wyszukałam ten filmik tej egzekucji, bo o tym słyszałam w radio, jak jechałam z rodzicami samochodem ze szkoły, rodzice słuchali radia, no o tym się w mediach szeroko mówiło, o tym zabójstwie, więc byłam ciekawa, żeby to zobaczyć. Ale jak już to zobaczyła, to niestety ten obraz z nią został i bardzo ją niepokoił, już tego nie mogła odzobaczyć. I mówię, słuchaj, ale czy rozmawiałaś z kimś o tym? A ona spojrzała na mnie, jakby coś było ze mną nie tak i mówi, nie. Przecież jak ja bym powiedziała rodzicom, to oni zabiorą mi iPada. Oni mi zabiorą komórkę i ja nie mogę im powiedzieć, że ja widziałam ten film. Więc chyba trochę to mówię o tym, wracam do pani pytania. Blokowanie, okej, jest miejsce na blokowanie, ale blokowanie, po prostu zamykanie dostępu nie może zastąpić dialogu, rozmowy, tego poczucia, że możemy w ogóle rozmawiać. Jeżeli rodzice, o ile rodzice i nauczyciele jakby niechcący trochę skłaniają dzieci do tego, że lepiej o tym nie mówić, bo mi coś zabiorą, to jest problem. Wielka Brytania podjęła próbę zabezpieczenia internautów, młodych internautów przed pornografią. Wprowadziliście państwo weryfikację wieku na takich stronach. Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy to zadziałało i czy to miało sens. Odbiło się szerokim echem w mediach na całym świecie jako zamach na wolności, a czy tak faktycznie to pan odbiera? Tak, świetne pytanie. Partia Konserwatywna, która w ciągu ostatnich miesięcy właśnie uzyskała władzę u nas, bardzo ostro weszła właśnie w temat weryfikacji wieku, szczególnie właśnie po to, żeby wyeliminować te strony pornograficzne. No trochę to oczywiście zajmie, zanim to dokładnie wprowadzimy, ale w ogóle parę lat temu we współpracy z operatorami mobilnymi, z prowajderami internetu i tak były wprowadzane mechanizmy filtrowania za darmo. Więc już trochę tego było. To już były ciekawe eksperymenty, bo nie byliśmy pewni właśnie, jakie będą konsekwencje tego. Ja zresztą jestem członkiem Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie i sporo okazuje się z tych prowajderów internetu, prowajderów telefonii, sporo kasy wydało na to, żeby wprowadzić te mechanizmy filtrowania. I okazuje się, że ta instytucja FOSI, właśnie instytucja działająca na rzecz rodziny online, my mówimy rules, tools and schools, czyli reguły, narzędzia, szkoły. Więc teraz tak, narzędzia to jest jedna część, jeden element. Wprowadziliśmy też taki portal internetowy Internet Matters, czyli internet ma znaczenie, to jest portal dla rodziców. To z kolei zbiegło się w czasie wprowadzania w szkołach dla dzieci w wieku od 5 lat i safety, czyli takiego e-bezpieczeństwa. Czyli te wszystkie inicjatywy się zazębiają ze sobą. Są reguły, są narzędzia, coś się dzieje w szkołach. Jak na razie idzie nam nieźle z tym, względnie nieźle. Natomiast oczywiście, na przykład, kiedy użytkownik się loguje na danym urządzeniu, no to może wybrać, czy zastosować tą kontrolę rodzicielską, czy nie. I czasami może wybrać, nie stosuję, wyłączam kontrolę rodzicielską. I to jest ważne, ten moment wyboru, tak? Bo nie chodzi o to, że my chcemy, żeby nas posądzano o cenzurę. To jest zawsze wybór, tak? Czy włączamy tę kontrolę, czy nie. Te mechanizmy kontrolne. Generalnie to jest dosyć dobrze przyjęte było w Wielkiej Brytanii. Rodzice czasami mówią, ja nie potrzebuję tego filtrowania, bo ja z moim nastoletnim synem, nastoletnią córką rozmawiam na pewne tematy, więc oni mogą powiedzieć, nie będziemy korzystać z filtrów. Cały czas ten eksperyment u nas trwa, więc jeszcze nie wiemy, jakie będą z tego konsekwencje takie całościowe, ale myślę, że krok do przodu poczyniliśmy, uświadomiliśmy pewne rzeczy. Wielu rodziców się oczywiście martwi tematem z jednej strony komercjalizacji, z drugiej strony seksualizacji treści w internecie. Tego się obawiają. I nasza opinia publiczna w Wielkiej Brytanii, ale nie tylko, w innych krajach też to się dzieje. W Rzymie była duża konferencja w Telekom Italia w zeszłym tygodniu. W ogóle w całej Europie rodzice się tym przejmują, martwi ich to i chcą jakby trochę chronić tą niewinność swoich dzieci. Więc jeśli są reguły, są narzędzia, dzięki którym mogą troszkę tą niewinność dzieci ochronić, to powinniśmy je promować, powinniśmy ich zachęcać. Pojawiła się taka ważna fraza, rozmawiałem z moim dzieckiem. Pani doktor, chciałabym zapytać o to,
jak taką rozmowę zacząć, czy każdy rodzic jest w stanie ją przeprowadzić, a przede wszystkim jak się do niej przygotować, zwłaszcza jeżeli przez lata nic nie robiliśmy w tej kwestii, a takie zaniedbania się niestety zdarzają. Na wszystkie pani pytania odpowiadam nie. Rodzic nie jest tego przez moment podjąć decyzję, o czym rozmawiać. Rodzic nie wie o dziecku najczęściej, o czym to dziecko i z kim, co robi, jeżeli nie zaczyna procesu wymiany i właśnie komunikacji, rozmowy z tym dzieckiem na temat jego aktywności, na temat jego zabaw, na temat tego, jak wyglądają jego pierwsze doświadczenia z internetem i właśnie z tą inną rzeczywistością, która nie jest bezpośrednio widoczna od samego początku. Czyli to nie jest rozwiązanie, żeby małemu dziecku dać tablet z bajką, tak jak dawniej dawaliśmy na przykład wideo czy taśmę z bajką i dziecko sobie samo to obsługiwało i słuchało. To była inna sytuacja. Tam dostęp do tego był limitowany, czas był limitowany. Wiadomo, że dziecko nic więcej sobie nie znajdzie. Tutaj ta obsługa jest trochę bardziej skomplikowana. Ja chciałabym zwrócić uwagę też na to, że rodzice rzeczywiście nie są do tego przygotowani, a myślę, że nawet to pokolenie digitalne, które teraz będzie miało dzieci albo ma małe dzieci, jest tak pochłonięte właśnie tymi nowymi technologicznymi wynalazkami, że nie ma wystarczającej ilości czasu i cierpliwości, żeby z dzieckiem rzeczywiście o tym rozmawiać. Bo to nie o to chodzi, żeby nie używać. Chodzi o to, żeby o tym rozmawiać. Zwracam na to uwagę, że świadomość rodziców w tym względzie jest rzeczywiście bardzo problematyczna. Znaczy rodzice właśnie mówią tak, korzyść jest taka, że dziecko dużo dowiadują się o świecie. A jakie są zagrożenia? No zagrożenia, jak wykazują nasze ostatnie badania CBOS-u, mówią, że połowa rodziców prawie uważa, więcej niż połowa, że największym zagrożeniem jest nieodpowiedni kontakt w internecie. Podczas o tych treściach wspomnianych w poprzedniej wypowiedzi, które potencjalnie uczą dziecko świata, wartości, tego, jak się odnosić do ludzi, tego, jacy ludzie mogą być, zwraca na to uwagę jako na zagrożenie, na treści agresywne na przykład, na treści, na mowę nienawiści, na hejt, tylko 4%. W związku z tym, jak ci nasi rodzice w gruncie rzeczy, mówię tutaj no niestety o polskich badaniach, które wyniki ukazały się no, 2 miesiące temu, o ile pamiętam, że to jest rzeczywiście poważny problem, że my powinniśmy zacząć edukować tych rodziców i im mówić, rozmawiać z dzieckiem o tym, co ono robi i wyzwalać potrzebę tego, żeby dziecko się samo tym od najmłodszych lat dzieliło. Panie profesorze Konopczyński, wywołany do tablicy. Państwo robiliście badania o korzystaniu, o tym, jak młodzież korzysta z internetu, ale ja wiem też, że pan ma nastoletnie dzieci. I chciałam zapytać, czy to już jest ten moment, kiedy jak pan wraca z pracy, to pyta jak w szkole, czy jednak dziś już powinniśmy pytać, co robiłeś w sieci? Bardzo dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej debaty i w ogóle na tą wspaniałą konferencję. Przysłuchując się tutaj naszej dyskusji, zastanawiam się, kto tak naprawdę wykreował ten świat wirtualny, ową rzeczywistość przedłużoną czy cyfrową. I dochodzę do wniosku, że to nie człowiek zrobił, tylko ona powstała znikąd albo jakieś ufolutki kosmici ją tutaj nam narzucili. Przecież to człowiek kreuje zarówno świat realny, jak i ten drugi świat, świat cyfrowy. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek nie jest w stanie wyjść poza swój schemat poznawczy, poza pewne struktury, które doświadczał historycznie. W związku z tym świat cyfrowy również jest ograniczony. To nie jest świat nieograniczony, on jest ograniczony naszym poznaniem, czyli możliwościami naszego poznania. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły jako młody chłopiec, to oczywiście była inna szkoła, lepsza niż teraz, i jak wracałem do domu, to moja mama zawsze się mnie pytała, co było w szkole, ale jak chodziłem na podwórko, bawiąc się czy tłukąc z kolegami, nigdy nie pytała mnie, co się dzieje na podwórku.
I ja myślę, że ta sfera wolności, ta sfera pewnej swobody była mi bardzo potrzebna do mojego rozwoju. Moja mama się dowiadywała o moich wybrykach, jak przyszedł sąsiad, mówiąc, że stłukłem szybę albo ciągałem koleżanki za włosy. I proszę Państwa, i oto mamy tu do czynienia z takim fenomenem, z takim zjawiskiem, że po pierwsze, pokolenie nasze nie jest specjalnie przyzwyczajone do tego, żeby kontrolować to, co się dzieje w szkole, ale próbujemy zawłaszczać rzeczywistość czy fragment wolności naszych dzieci. Ja bym dokonał takiego porównania. Jeżeli chodzenie do szkoły jest mniej więcej tym samym, co chodzenie nas do pracy, to być może ucieczka dzieci w świat wirtualny jest tym, co my nazywamy urlopem lub krótkimi podróżami weekendowymi gdzieś do innych krajów. Gdybyśmy przyjęli takie porównanie, to wtedy byśmy stwierdzili, że tak, podróże do innych krajów są bardzo fajne. Te podróże dostarczają nowych doświadczeń. Te podróże uczą nas czegoś. Te podróże oczywiście mają w sobie trochę niebezpieczeństwa, tak jak każda podróż. Natomiast no, mimo wszystko warto podróżować. I spróbujmy spojrzeć na ten problem z innej strony, nie strony zagrożeń, bo życie realne też przynosi zagrożenie. Jechałem do Państwa taksówką i mało taksówkarz nie wpadł na inny samochód. I mniej więcej to samo, co moje dziecko w świecie cyfrowym spotyka, różnego rodzaju niebezpieczeństwa również. Mamy jakby pewną blokadę mentalną. Być może ta kraina, która nazywa się rzeczywistością poszerzoną, jest dla nas obcą krainą i dlatego boimy się w tą krainę wkraczać. Nasze dzieci nie boją się. My mamy blokady językowe, nasze dzieci nie mają blokad językowych w tamtej krainie. A odpowiadając wprost na pytanie, dlaczego, o co, jak pytać, oczywiście z dzieckiem trzeba rozmawiać na każdy temat i w zasadzie ta komunikacja nieustanna jest gwarantem tego, że to dziecko będzie chciało wrócić z tej krainy. Bo ja się boję czego innego. Ja się nie boję krótkich wyjazdów weekendowych czy wyjazdów odpoczynku w internecie, w sieci. Ja się boję sposobu spędzania tam czasu. Tak jak jadąc na urlop mogę przeleżeć ileś czasu i mogę to słońce, nie wiem, w Afryce czy we Włoszech mnie spali, tak samo być może bezczynność czy głupia czynność w świecie internetu powoduje takie same komplikacje. Ale jeżeli ja zwiedzam zabytki, jeżeli ja doświadczam fajnych rzeczy, to być może powinienem pomagać dziecku również tego doświadczać w tej krainie, która dla mnie jest obcą krainą. Rozmawiać, utrzymywać kontakt emocjonalny z dzieckiem. I to jest chyba gwarancja, że to dziecko wróci do nas, na naszą ziemię, na naszą planetę i będzie tutaj również zadowolone, tak jak na tamtej planecie. Zwykle bronię moich najmłodszych znajomych, mówiąc dorosłym, ich rodzicom czy nauczycielom, że nie ma czegoś takiego jak świat realny, wirtualny, że to się łączy, że dla nich to jest jedna rzeczywistość, że oni nie mogą się z tego wylogować, bo w tym są. Ale o ile normalnie mnie to cieszy i wiem, ile jest z tego korzyści, to coraz częściej docierają też do mnie takie historie, które mnie przerażają. Nie dalej jak kilka tygodni temu w Polsce bardzo głośno było o historii nastoletniej niepełnosprawnej dziewczynki, którą rodzice posadzili przed komputerem, zainstalowali jej nawet Facebooka i Skype'a i ona sobie dodawała do znajomych różnych, zupełnie obcych ludzi z całej Polski. Do pewnego momentu było fajnie. Było fajnie do momentu, w którym dwóch chłopców postanowiło ją nagrać i wrzucić do internetu. Nagranie nie jest przyjemne. Każą jej klaskać, uderzać się w czoło, używają bardzo niewybrednych słów. W ciągu 2 godzin ogląda je 20 tysięcy osób. To są młodzi ludzie, którzy wchodzą do niej na Facebooka, piszą różne obraźliwe rzeczy o niej i rodzicach. Bardzo ich to bawi. Jest to żart i cały czas wydaje mi się, że jest to żart. Kiedy sprawa trafia w końcu na policję, a oni do mnie piszą i tłumaczą, że przecież to nie jest ich wina, bo to przecież ci rodzice pozwolili tej dziewczynce usiąść przed komputerem. I teraz chciałabym wrócić do pani doktor z pytaniem, czy oni w ogóle rozpoznają, że robią komuś krzywdę? Bo myślę, że my tutaj, tak jak jesteśmy na sali, wiedzielibyśmy,
w to wierzyć, że komuś wydarzyła się krzywda, a oni przekonywali mnie, że to oni są pokrzywdzeni, bo ich imiona i nazwiska poszły w świat. A, trudne pytanie. Może zacznijmy od tego, że przywołam tutaj wyniki badań, na które powoływał się profesor Pyżalski i pokazywał, że mamy do czynienia w tych badaniach naszych na temat tego, jak korzystamy z internetu w jaki sposób, z analizą tylko ekstremów, że patrzymy na bardzo dobre użycia, a najczęściej właśnie na te użycia jakieś aberracyjne. Otóż z wielu badań prowadzonych nad tymi dziećmi, które w internecie atakują inne dzieci, właśnie wyśmiewają się, uprawiają czy flaming, czy trolling, czy shaming, wynika, że to są dzieci, które w innych sferach swojego życia społecznego czy emocjonalnego mają jakieś deficyty. Mało tego, nawet w takich badaniach eksperymentalnych, w badaniach podłużnych, którym bardziej wierzymy, czyli w badaniach, w których się powtarza pomiary na tych samych osobach przez kilka lat, przynajmniej z odstępem pół roku, najczęściej to jest odstęp jednego roku i przynajmniej dwa pomiary, jeszcze bardziej wiarygodne są trzy, okazuje się z tych badań, że te dzieci, które na przykład rzeczywiście atakują inne dzieci, chętnie grają faktycznie w gry, gdzie występują w roli first person shooter na przykład, czy grają w gry fantasy, gdzie jest dużo okrucieństwa. I faktycznie ta zależność, o której profesor Pyżalski mówił, jest skrajna, występuje. Tylko że głębsze analizy pokazują, że na przykład to są dzieci już uzależnione. Jeżeli zapytamy dalej, a no wobec tego jakie one są, jeżeli są uzależnione, to dostaniemy tam w odpowiedzi właśnie to, że na przykład mają zaburzone życie społeczne, że nie umieją kontaktować się z rówieśnikami, że boją się rówieśników, albo że właśnie odwrotnie, że one je atakują, że czują się ciągle zagrożone, więc próbują się prześcignąć w tym pierwszym ataku, że od tego się zaczyna. I nie jest tak, że to są dzieci, które wobec tego nie wymagają specjalnej opieki czy specjalnego działania edukacyjnego. Najbardziej ciekawą sprawą jest rzeczywiście to, o czym pani redaktor mówi, że one mogą tego nie czuć. Mamy kilka mocnych, bardzo mocnych dowodów empirycznych na to, że te dzieci rozumieją, że one krzywdzą te inne dzieci. Dobrze wiedzą. Natomiast zupełnie nie potrafią przyjąć tej perspektywy innego dziecka i nie potrafią sobie w sobie odczuć tej krzywdy, ani właśnie cierpienia w sensie emocjonalnym. Czyli one mają rzeczywiście deficyt emocjonalny. Niektórzy badacze idą dalej, niektórzy psychologowie twierdzą, tak, to są dzieci psychopatyczne. Jest pewien odsetek takich zachowań. Dziecko w wieku 8, 9, 10, 12 lat ma jeszcze w rozwoju rozwój moralny, rozwój zasad etycznych i na przykład te zasady etyczne, o których mówił profesor Zollner, jeszcze nie są przez nie przyswojone, bo one jeszcze nie osiągnęły tego etapu rozwoju, żeby mogły zrozumieć odpowiedzialnie i przyjąć perspektywę tego innego. Ale jeszcze raz powtarzam, dzieci rozwijają się nierównomiernie i to jest tylko część dzieci. Pan Karl Hopwood pracował nad projektem zwalczania ekstremizmu w sieciach szkolnych i chciałam zapytać, czy to jest projekt, który poprawia też bezpieczeństwo i przede wszystkim, czy to jest projekt, który można przeszczepić w innych państwach? Faktycznie brałem udział w niewielkim zakresie w tym projekcie w Wielkiej Brytanii, był to projekt z ramienia brytyjskiego MSW, ale chodziło o to, że okazało się, że bardzo dużo młodych ludzi próbuje pojechać do Syrii i do Iraku. W tej chwili przyjęto w szkołach takie przepisy prawne, które twierdzą, że szkoły powinny
uważać na to, aby i nie dopuszczać do tego, aby młodzi ludzie byli wciągani w terroryzm. Także dla mnie jest to pewnego rodzaju ochrona, czy stanie na straży tych młodych osób. Natomiast jeżeli chodzi o ten projekt, w którym pracowałam, to generalnie chodziło o podniesienie świadomości personelu, żeby personel wiedział, na co zwracać uwagę i o co w tym wszystkim chodzi. Nagle w Wielkiej Brytanii wszyscy zaczęli się obawiać, że jeżeli zaczniemy o tym mówić, to może kogoś obrazimy, może znajdziemy się w niezręcznej sytuacji, że to nie będzie polityczne, nie będzie poprawne. Ale też chodziło o stworzenie innej narracji. Czyli ta dziewczyna, która ogląda te bardzo trudne treści, niekoniecznie innym o tym mówi, ale ważne było, żeby zaproponować coś innego. Dla mnie chodziło tutaj raczej o tolerancję, o promowanie szacunku dla innych, dla ich przekonań, dla ich kultur, ale również o to, aby młodzi ludzie byli gotowi do przyjęcia odpowiedzialności za to, co robią. Czyli jeżeli wykorzystują tą przestrzeń online, jeżeli widzą w tej przestrzeni coś, co ich zdaniem nie jest do końca okej, powinni wiedzieć, że mają prawo to zakwestionować albo publicznie, albo powinno być takie miejsce, gdzie mogą to zgłosić. I jeszcze to powinniśmy sobie uświadomić jedną rzecz, a mianowicie te ekstremistyczne organizacje znakomicie wykorzystują media społecznościowe. Ale głównie YouTube'a, Facebooka, Twittera, Ask.fm. Także nie jakieś zupełnie nieznane strony, tylko te, które są w głównym nurcie. Czyli bardzo łatwo ich można tam znaleźć. I młodzi ludzie szybko się na nich natkną. Ale mówiąc o projekcie, muszę powiedzieć, że to jest bardzo daleka droga. My dopiero wyruszyliśmy w tę podróż. I rząd Wielkiej Brytanii doszedł do wniosku, że niektóre przepisy prawne i niektóre materiały, które zostały przygotowane, przygotowano bardzo szybko. I może pochopnie, także musimy zweryfikować, czy wszystko było zrobione zgodnie z literą prawa. Są takie miejsca w internecie, za którymi rodzice nie nadążają. Fora typu 4chan, Karachan, lokalnie w Polsce, aplikacje jak Snapchat. Kiedy pisałam artykuł o Snapchacie, mój redaktor zapytał mnie, a jaki tam jest adres strony internetowej? I musiałam mu wytłumaczyć, że to nie do końca tak. I chciałam zapytać, Łukasz, ciebie z waszych doświadczeń. Czy to jest tak, że rodzic musi wszędzie podążać za tym dzieckiem? Czy jest w ogóle w stanie za nim podążać? Bo jeżeli go tam nie będzie, to dziecku stanie się krzywda? Czy może to jest tak jak z placem zabaw, że jak już zadbamy o bezpieczeństwo, to będzie mogło jednak wychodzić samo na dwór? Tak, ja myślę, że to nie jest kwestia internetu, tylko że to rodzic powinien podążać za dzieckiem, a dziecko za rodzicem w tym świecie, tak, który nazywamy tym światem rzeczywistym, w tych relacjach między rodzicami a dziećmi, to już od najmłodszych lat. I to jest oczywiście banalna rzecz i zawsze o tym mówimy, jak mówimy o bezpieczeństwie, to mówimy, że przede wszystkim to jest kwestia wartości, że trzeba rozmawiać z dziećmi i tak dalej, ale tak faktycznie jest, że musimy dzieciom od samego początku, od kiedy to jest możliwe, no, uczyć ich oczywiście tam zasad bezpieczeństwa, komentować to, co się dzieje w internecie, ale przede wszystkim uczyć ich życia i komentować tego, co się dzieje, to, co się dzieje w koło. Jeżeli mówimy o hejcie, o nienawiści, szczególnie ostatnio wobec tej fali nienawiści dotyczącej uchodźców, to musimy zwrócić uwagę na to, jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy również hejtują. To jest bardzo uderzające. Ostatnio w sieci pewnie Państwo widzieliście takie projekty, które zestawiają takie hejterskie wypowiedzi ze zdjęciami profilowymi czy innymi zdjęciami osób, które te treści wypowiadają, tak? No i te zestawienia są porażające. To są często rodzice z małymi dziećmi, sympatyczni ludzie, ale to też są dzieciaki, kilkunastoletnie dzieciaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, z tymi treściami, których no nie będę teraz przytaczał, ale wiemy, o czym jest mowa. Tak? No i dlaczego w ogóle te dzieci takie są? Ja bym postawił tezę, że bardzo duża część dzieci, młodych ludzi, nie miało żadnej opinii na temat uchodźców jeszcze przez całą tą dyskusję. Oni ją w jakiś sposób nabyli. Czy oni ją nabyli od rodziców? Być może tak, bo w jakiś sposób te rzeczy się komentuje w domu, oglądając wiadomości, często bardzo negatywnie. To samo w sieci. Musimy wziąć pod uwagę to, że jako dorośli bierzemy odpowiedzialność za dzieci, modelujemy, tak, te zachowania dzieci, no i modelujmy je dobrze, odpowiedzialnie i wtedy nie będziemy musieli za nimi podążać w tych wszystkich serwisach internetowych, do których faktycznie nie mają dostępu.
Ja bym chciała wrócić do badania, które przywołała pani doktor i zwrócić się z tym tematem do naszych gości z zagranicy. W Polsce z najnowszych badań wynika, że tylko 6% rodziców boi się internetowego hejtu, boi się, że ich dzieci padną ofiarą kogoś, kto jest agresywny w internecie. Oni potem tłumaczą, zresztą podobnie jak ich dzieci, że jak ktoś się przejmuje, to jest słaby, to jest jego problem, nie nasz. Czy to są wyniki, które państwa dziwią, czy może u was wygląda to podobnie? Ta skala świadomości nie jest jeszcze zbyt duża. Nie wiem, czy któryś z panów... Faktycznie, powiedziałbym, że często tutaj strach się wysuwa na pierwszy plan, ale widzimy taki podział, powiedzmy, generacyjny. Dorośli i młodzi ludzie, o których mówimy. To jest ogromny problem i to podejście wynikające ze strachu. Gdybym miał na dzień dzisiejszy zrobić taką chmurę i umieścić w niej słowa, które najczęściej padają, to byłoby ryzyko, strach i tak dalej. Niewiele byłoby o pozytywnym wykorzystaniu. Za 15 lat, za 10 lat czy za 15 lat, jak odbędzie się taka sama konferencja, to myślę, że ta chmura będzie pełna pozytywnych słów. Kreatywność, dzielenie się, współczucie, elastyczność społeczna. I jako optymista uważam, że tak się stanie. Po prostu w tej chwili jesteśmy na tym etapie zmian, ogromnych zmian. I kolejna rzecz. Kiedy przyjrzymy się bardzo ograniczonym badaniom, które w tym zakresie przeprowadzono, na przykład prowadziła je Sonia Livingstone, która tak naprawdę była pionierką w tej dziedzinie, to widzimy, że ryzyko w momencie, kiedy ono istnieje, przelicza się na niewielką skalę prawdziwych szkód. Także nie można tutaj popadać w samozadowolenie, ale warto sobie to uświadomić. Z drugiej strony, jako dorośli, jako to pokolenie dorosłych, musimy wypracować sobie nowe metody postępowania z młodszymi pokoleniami. Widzieliśmy niesamowite rzeczy, które zrobiło Enable, Komisja Europejska, to, co robi COFASE, dotyczące chociażby budowania takiej elastyczności społecznej wśród młodych ludzi. I myślę, że to jest właśnie ta ścieżka, którą powinniśmy podążać w przyszłości. I jeszcze jedna rzecz. Widzimy też inne bardzo ciekawe projekty. Prawa dzieci online. Mówiliśmy dzisiaj dużo o etyce, ale tak, dobrym przykładem jest iRights z Wielkiej Brytanii. Ale też na okoliczność rocznicy Konwencji Praw Dziecka rozpoczęła się dyskusja na temat praw dziecka online. Może warto byłoby to uchwalić. Może jest to coś na przyszłość, ale patrząc na tę dyskusję o etyce, uważam, że jedną z rzeczy, o której powinniśmy mówić, to to, że te zmiany potrwają może i pokolenie, ale warto jest angażować w te działania młodych ludzi. A jeżeli chodzi o twoje doświadczenia, Martin. Mówiąc o różnych reakcjach rodziców na takie rzeczy jak cyberprzemoc, to tutaj odwołałbym się do pracy przeprowadzonej przez Kids Online, bo tam porównywano w dużym stopniu różnice kulturowe pomiędzy państwami skandynawskimi, środkowoeuropejskimi, zachodnioeuropejskimi, patrząc na różnice w mentalności rodziców. Jak rodzice podchodzą do ryzyka, jak podchodzą do potencjalnych i rzeczywistych szkód wyrządzanych na internecie, jakie strategie wykorzystują i jak próbują tam przeciwdziałać. Może kilka słów o tym, jak działa słów online i o mitach, które rodzice wyznają i za które tak naprawdę odpowiadają. A tak naprawdę odpowiadają za ten brak świadomości. Na przykład w ramach naszego projektu o cyberprzestrzeni zrobiliśmy taki film wideo, który trwa 2 minuty, który mu podpowiadał o tym, jak reagować na cyberprzemoc. Otrzymaliśmy masę komentarzy od rodziców, którzy powiedzieli, że tak, trzeba zamknąć komputer albo jakieś urządzenie, tak jak gdyby to było jakimś realnym rozwiązaniem. Co tylko pokazuje, że nie mają pojęcia o tej technologii. Jeżeli tylko wyłączymy telefon, to te szkody nie znikają. Co gorsze, sprawa się pogorsza, bo nie wiemy, kto to ogląda, jakie koła to zatacza. Możliwe, że wszyscy przyjaciele i znajomi to obejrzeli, a my nie mamy świadomości co do tego. Może już do milionów to dotarło. Albo z drugiej strony mamy takich rodziców, którzy twierdzą, no cóż, cyberprzemoc, to jest tylko po prostu jakiś komentarz, ktoś to rzucił. To przecież nikogo nie pobito, nie było fizycznych obrażeń. To też jest brak zrozumienia. Bo przecież
upokorzenie, którego doznamy w towarzystwie 5 kolegów na szkolnym podwórku, szybko zniknie. Ale jeżeli to upokorzenie będzie nam zadane online, to może z nami pozostać na zawsze. Możliwe, że zmienimy szkołę, a i tak ktoś się do tego dokopie. Także większość rodziców po prostu nie ma pojęcia. I jeszcze raz, trzeba o tym mówić, trzeba zwiększać świadomość. Nie, ono jest jakby świetną kontynuacją tego, co pan powiedział. Panie profesorze, zwracam się do pana. Kilka tygodni temu napisał pan list do naszej redakcji, w którym poruszane było kilka bardzo głośnych i ważnych tematów. Jednym z nich była tragiczna śmierć 14-latka z Bieżunia, który popełnił samobójstwo właśnie pod wpływem mowy nienawiści, hejterskich komentarzy, komentarzy, których wcale nie pisały dzieci z specjalnych ośrodków, szczególnie niebezpieczne, tylko jego koledzy z klasy. I chciałabym, zanim proszę państwa o pytania, żeby powiedział nam pan, bo na pewno już ma to ułożone bardziej niż my, co powinniśmy zrobić, jakie wnioski powinni wyciągnąć rządzący, Ministerstwo Edukacji. To jest pewne, że ta sprawa nie powinna się zakończyć tylko tym, że media pisały o tragicznej śmierci. Jak uniknąć takich sytuacji w przyszłości? Tak, to jest problem, który rzeczywiście jest w zainteresowaniu wielu dyscyplin naukowych. Co zrobić, żeby ta rzeczywista rzeczywistość, nierzeczywista rzeczywistość rzeczywista, czyli przestrzeń wirtualna, posiadała moce socjalizacyjne, na które mamy wpływ. Bo problem, proszę państwa, polega na tym, że myśmy od zarania dziejów przyzwyczaili się do takiego procesu, który nazywa się procesem socjalizacji, czyli wprowadzania w rolę młodych ludzi. W tym jest i są założenia aksjologiczne, i w tym jest, są założenia etyczne, w tym są założenia behawioralne, czyli uczymy, jak funkcjonować, jak żyć w normalnym świecie. I nagle ze zdziwieniem stwierdziliśmy, że powstał na naszych oczach i z naszym udziałem świat, który również takie moce posiada. To znaczy świat, który ma realny wpływ na nasze funkcjonowanie tu i teraz. Mimo że czasowo przebywamy w tym innym świecie, mentalnie wyłączamy się, fizycznie jesteśmy w tym świecie. Wydawałoby się, że te dwa światy można jakoś rozgraniczyć. Nawet kiedyś socjologowie mówili o takich dwóch rodzajach tożsamości. Tożsamości wirtualnej, tożsamości realnej. Ja moim zdaniem nie ma takich przesłanek, żeby mówić o dwóch tożsamościach. Jest jedna tożsamość, tylko być może tak jak rzeczywistość przedłużona, czyli nasza rzeczywistość odzwierciedlona w innym świecie, tożsamość też jest przedłużona, prawda? Ma nowe jakby takie parametry. I zjawiska przemocowe, trzeba o tym pamiętać, w świecie wirtualnym są odzwierciedleniem zjawisk przemocowych w świecie realnym. To znaczy tego typu rzeczy, obgadywania, listy, wyśmiewanie, wyszedzanie wielokrotnie doprowadzało do samobójstw w świecie realnym. Wtedy, kiedy jeszcze nie było przestrzeni cyfrowej. Myśmy przesunęli to. O ile w świecie realnym istnieje jednak system kontroli społecznej, to w świecie cyfrowym próbowaliśmy ten system kontroli społecznej zastąpić systemem kontroli cyfrowej. To znaczy nasze myślenie idzie w kierunku, jaki nowy program stworzyć, który będzie blokował, przeszkadzał. Trochę tak jak w życiu realnym, kiedy tworzymy nowe przepisy prawne, które mają zabraniać określonych form zachowań. Ludzka natura jest odporna na zakazy i nakazy. Ludzka natura przede wszystkim ma w sobie to, że poddaje się jednej tylko formule, formule edukacji, formule przygotowywania, formule, ja to nazywam formułą socjalizacyjno-wychowawczą. I dopóki polska szkoła nie zrozumie, że jej rola edukacyjna się kończy, to znaczy szkoła, która nie jest źródłem, głównym źródłem przekazywania informacji i wiedzy, ma inny potencjał, ma potencjał socjalizująco-wychowawczy, jest zbiorowiskiem młodych ludzi, którzy mogą i gdzie mogą być uruchamiane mechanizmy socjalizacyjne, czyli naśladownictwo, identyfikacja, internalizacja. I to jest ten proces, który może uniemożliwić
owo hejtowanie, tak jak ten proces prawidłowo prowadzony uniemożliwia hejtowanie realne, niszczenie się nawzajem w grupie, ten proces, właściwie prowadzony proces socjalizacyjny przez szkołę, może być tutaj zaporą do takich zachowań. Co można zrobić? Bo pytanie było konkretne. Co powinna władza zrobić? Moim zdaniem władza tutaj nie ma żadnej roli. Tutaj rolę mamy my. Rodzice, nauczyciele, nasze dzieci. Natomiast władza co? Władza może tylko wydać kolejne rozporządzenie czy kolejny przepis zabraniający, wycinający określone formy wpisów czy określone kontakty. To jest walka z wiatrakami. Czy nam się podoba, czy nie, ta rzeczywistość poszerzona czy przedłużona będzie się jeszcze bardziej poszerzała i przedłużała. Tym, którzy nie wierzą w to, polecam doskonały film Jamesa Camerona pod tytułem Avatar, który jest jakby pewną projekcją wizji przyszłego świata. Może nieszczęśliwi ludzie w tym świecie będą szczęśliwi w innym świecie, a może tamten świat będzie i takim dla nas Edenem, a może być dla nas piekłem, ale my to sami tworzymy. Proszę Państwa, internet, cyfrówkę, wszystko my sami tworzymy. Ja mam jednak jakieś takie małe porady dla władz. Małe klasy, więcej godzin psychologii dla nauczycieli, więcej pieniędzy na szkolenia dla nauczycieli. Takie małe. Ale wiem, że niełatwe do zrealizowania i też na pewno wszyscy Państwo się ze mną zgadzacie, że nie rozwiązują całego problemu. Ja mam jeszcze pytanie, ale bardzo liczę na pytanie od Państwa. Czy komuś z Państwa mogłabym podać mikrofon teraz? Nie każcie się prosić, wiem, że pytania na pewno są. Jest jakieś pytanie, bo nie widziałam. A tutaj, proszę. Ja chciałabym zadać pytanie naszym zagranicznym gościom. Chciałabym, nie wiem, mieć może lepsze samopoczucie wychodząc stąd, dlatego że największym problemem polskich nauczycieli w tej chwili są rodzice, o których już tu i pani profesor mówiła. I my w mojej dzielnicy, jestem z miasta Bydgoszczy, stworzyliśmy takie comiesięczne spotkania z filmem i rozmowy z rodzicami właśnie o zagrożeniach, szczególnie tych internetowych. Myśleliśmy, że pomożemy tym rodzicom rozwiązywać ich problemy. I na początek do małego kina w jednej ze szkół przychodziło 100 rodziców, a po 6 miesiącach takich rodziców już było tylko 15. I nie mamy pomysłu, co my mamy zrobić, żeby oni chcieli się z nami uczyć, żebyśmy my chcieli, mogli ich edukować, uczyć się od nich, oni od nas. I chciałam wiedzieć, czy za granicą państwu udaje się to jakoś łatwiej, czy macie takie same problemy jak my i w ten czas może będę spokojniejsza. Bardzo proszę. Myślę, że pani pytanie wybiega nieco dalej, nie dotyczy tylko bezpieczeństwa w internecie. Chodzi generalnie o angażowanie rodziców i o taką edukację całożyciową. Moja organizacja w ubiegłym roku przeprowadziła taką kampanię na temat pogodzenia życia rodzinnego i pracy. To jest jeden z kluczowych tematów, który się teraz przewija. W obecnych warunkowaniach gospodarczych najczęściej obydwoje rodzice pracują. Jeżeli obydwoje rodzice pracują na pełen etat, to jest minimum 40 godzin w tygodniu albo więcej, muszą wiele zadań rodzicielskich przekazać babysitterom, opiekunkom albo jakimś placówkom. Czasami nawet nie mają czasu, żeby ugotować obiad. Także pogodzenie tutaj obowiązków pracowniczych i rodzinnych jest mega wyzwaniem. Czyli znalezienie czasu na zrobienie różnych rzeczy razem, na uczenie się. Także jedna z rekomendacji brzmi w ten sposób. Gdyby rządy mogły jednak iść w kierunku promowania takich polityk, które pomagają w pogodzeniu życia rodzinnego i życia zawodowego i nawet uczenia się także w sieci, tak żeby rodzice nie musieli pracować coraz więcej, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby dzieciom na przykład naukę zabezpieczyć w innym wymiarze.
żeby na przykład mogli popołudnie spędzić z rodzicami. To na pewno by pomogło wam w lepszym zaangażowaniu rodziców. Ale to samo dotyczy nauczycieli, bo coraz więcej mówi się o tym, że nauczyciele powinni dłużej zostać w szkole, organizować jakieś wieczory dla rodziców, oczywiście bez dodatkowych pieniędzy. Po prostu to ma być część obowiązków. Ale wiemy, że to pozbawia tego czasu nauczycieli, czasu, który mogliby poświęcić chociażby na własne dzieci. Także to wszystko trzeba uwzględnić. I myślę, że ta polityka, o której mówiłam, która uwzględnia jakby konieczność pogodzenia dwóch światów, mogłaby sporo zdziałać. Dodając do tego, jeden z takich dużych problemów, które widzimy, to to, że rodzice przychodzą na zebranie albo w ogóle uważają, że nie muszą przychodzić na zebranie, bo uważają, że już robią to, co trzeba. Widzę tutaj dwa takie praktyczne sposoby. Angażowanie dzieci, żeby dzieci angażowały rodziców. Może coś, w czym dzieci będą odgrywały wiodącą rolę. Taka praktyczna rzecz. Co roku odwiedzam jedną szkołę i zawsze przychodzi jeden rodzic na taką sesję rodzicielską. Generalnie to jest tak, to jest takie przekupstwo, dlatego że mają loterię, w której można wygrać laptopa. I człowiek, który finansuje tego laptopa, przychodzi, żeby go wręczyć i jego firma ma darmową reklamę i tak dalej. I rodzice mi powiedzieli szczerze, my nie przychodzimy, żeby czegoś posłuchać, ale chcieliśmy wygrać tego laptopa. Ale okazało się, że całkiem interesująco mówiliście. Myślę, że to wspaniały przykład. I jeszcze mówiąc o tym podziale rodzice-dzieci. Jeden z najlepszych programów, który obserwujemy tak globalnie, to są programy, które angażują dzieci i młodzież. To się najlepiej sprawdza. Bardzo często 15-latki, które na przykład zarządzają 13-latkami dużo sprawniej niż rodzice, bo posługują się tą samą technologią, tą samą aplikacją. Przecież to pokolenie cyfry jest z nami od kilku lat. Także jeżeli będziemy się w takim takim tempie rozwijać, to naprawdę musimy sobie znaleźć sojuszników wśród młodszego pokolenia, żeby pomóc tą lukę zasypać. Wchodząc w klimat odpowiedzi, powiem tak, do tej pory myślałem, że jestem problemem dla moich dzieci. Teraz się dowiedziałem również, że jestem problemem dla nauczycieli moich dzieci. Tutaj jest jeszcze jedno pytanie. Nowa wiedza zawsze jest przydatna. Proszę państwa, jedno pytanie, ostatnie, a potem państwa zaproszę na przerwę obiadową, także... Dzięki, to bardziej odpowiedź, również właśnie na wezwanie Jana Dąbkowski, kampania Rady Europy bez nienawiści. Pytanie, co rząd powinien zrobić, więc wydaje mi się, że przede wszystkim powinien robić taką atmosferę wokół przeciwdziałania nienawiści i tym przestępstwom. Gdyby było jasne oświadczenia od rządu, od minister jednej czy drugiej, czy w ogóle od polityków, inaczej ta sytuacja byłaby kształtowana i wyglądałaby. Tak samo liderzy lokalni, politycy lokalni, ale też dyrektorzy, którzy by pozwalali nauczycielom inaczej działać. Więc jakby tutaj zachęcam do tworzenia atmosfery przeciwko nienawiści. To ja może tylko optymistycznie na koniec, odnosząc się do pana słów, jest nas tu na szczęście bardzo dużo. Dziękujemy bardzo za dyskusję, wielkie brawa dla naszych gości.